bardzo ładna pogoda. Siemanko, dzisiaj jest niesamowicie cudowny dzionek. W końcu wróciła fajna pogoda, w miarę fajna. Jak widzicie za mną, timelapsik się robi, a ja jestem na, stoję sobie przed plażą i piję kawusie. Tak więc zaczynamy nasz dzień i do zobaczenia później. Siemanko, ogarnęliśmy trochę vana. Jest czyściej, już lepiej na sercu człowiekowi. Teraz jedziemy na ten cypelek taki, na samym dole Hiszpanii. Portugalii? Tak, na samym dole Portugalii. Zobaczcie, co tam jest. A potem jedziemy chyba zrobić pranie, bo znaleźliśmy inne miejsce. Też w Intermarché, też podobna pralnia, tylko że po prostu trochę wyżej w Portugalii. Nie dam nazwy, co na A miejscowość. A i tak powoli będziemy się kierować ku północy, więc... Dobra, to tyle. My wyruszamy. Jedna szybka ciekawostka o Portugalii. Bardzo nie lubią tutaj skręcać w lewo. Często na drogach są słupki. Jest podwójna linia ciągła, a pomiędzy nimi są słupki, żeby naprawdę nie można było przekroczyć tej linii. I przez to nie można skręcać w lewo, jak się wyjeżdża gdzieś z podporządkowanej. Takie słupki. I teraz sprawa wygląda tak, że my wyjeżdżaliśmy o stąd tutaj i nie mogliśmy skręcić w lewo, tylko musieliśmy pojechać w prawo, zawrócić na rondzie i dopiero jesteśmy. Wczoraj było tak samo, jak jechaliśmy tą drogą i mieliśmy właśnie skręcić w lewo, żeby dojechać do postoju, no to też nie mogliśmy, musieliśmy jechać prosto, nawinąć na pierwszym rondzie i dopiero wrócić i skręcić w prawo na postój. Tak więc w skrócie, w Portugalii nie lubią skręcać w lewo. Zatrzymaliśmy się na tankowanko w Intermarché, bo benzyna jest tylko 1,29, 1,30 prawie za litr, tylko. To jest najtaniej, jak widzieliśmy w całej Portugalii. Dojechaliśmy do Fortaleza Sagres, czyli do takiej fortyfikacji na samym najbardziej wysuniętym na południe krańcu Portugalii. Idziemy sobie jeszcze najpierw na klip. Magda zajada mandaryny. Przepraszam bardzo. Magda zajada magdarynki. Gorzej. Krokus. No takie rzeczy tylko w Portugalii. No jest przepięknie tutaj. No i słonko świeci, to jest najważniejsze chyba. Co nie, Madziu? Aha. Najważniejsze, żeby było słonko. O, skończyły mi się magdarynki. Wow. Zobaczcie, jak to wygląda. Co, kochanie? Pilnujesz naszej kamerki, żeby nie spadła? Tak. Pilnuj. W ogóle nie wiem, czy to widać. Dzisiaj jesteśmy takie troszkę dresiki. Ja mam swoje cudowne nowe dresy z Lidla. Za 9 euro. Magda też jest taki trochę activewear. Activewear. Dobra, idziemy teraz do tej twierdzy. Portugalów powaliło. Żeby wejść na cypelek, trzeba zapłacić 3 euro od osoby, żeby stanąć na takiej samej skalce, jak stanęliśmy w zasadzie tam troszkę wcześniej. Tutaj za tymi murami po prostu jest plac kończący się... klifem. Klifem. No. Kiepsko. No, 3 euro za osobę. 3 euro to jest dużo, jak na zobaczenie kawałka ziemi.
mielibyśmy zapłacić 3 euro za to, żeby przejść tamtędy. Tam dalej na ten klif. Wydaje mi się, że to też jest zajebiście. Wracamy sobie z klifów do autka, idziemy, bo strasznie wieje, wiucha niemiłosiernie. Tak, uszy bolą. Aż uszy bolą, także dlatego właśnie Magda ma kapuzę. Tak, jak kaptur, nie kaptur. No, właśnie przełazimy przez drogę i lecimy do naszego vanika i zabieramy się w drogę dalszą, prosto do jakiegoś Intermarché, gdzie działa pralka. Szybciutki update. Jedziemy teraz do Aliezur, to jest jakieś 40 parę kilometrów stąd na północ. Tam jest kolejny Intermarché z kolejną pralnią. Spróbujemy naszego szczęścia tam. Si? Si? No. No więc śmigamy. Do później. Kuba poszedł po kupić proszek do prania. Pranie czeka. Tutaj pan też pierze. Czekamy aż się skończy i w końcu wypierzemy swoje rzeczy. Robimy pranie. Tam już się kończy pan robić pranie. Chyba będzie suszył. Może, może nie. A my poczekamy, jak skończy się i robimy. Jaki szczęśliwy. Był pierwszy raz robimy pranie. Takich ty. Pierwszy raz robimy pranie sami od skąd? Od początku naszej wyprawy. Czyli od 2 miesięcy? No od tak. Od 3 prawie? Mhm. Ale wcześniej no. Wanessy siostra nam wyprała tak, ładnie wcześniej, wszystko. Tak, tak, tak. Jesteśmy dziękujemy. Wdzięczni. 4 euro za 8 kilo. Wszystko? Tak. Klikam start. Mamy 31 minut teraz przerwy, więc lecimy do pana, może zjemy coś, popracujemy. Pomogę ci. Tak się robi, żeby to wszystko spadło. No zrobiłem już tak. Co ty myślisz, ja pierwszy raz pranie robię? Może drugi. Tyś widziała. Klik. Śmigamy do środka z powrotem. Jeszcze tylko 3 minutki i pranie powinno być suche. Piękne włochaty. Mam dzwonki. Dzwonią jak krowy. Dojechaliśmy już na nasze miejsce dzisiejszego postoju. Całkiem to chyba fajnie. Bardzo fajnie. Tutaj kończymy dzisiejszego vloga. Jest trochę po 4:00. Będziemy za chwilę jeść obiad, ale mamy kupę pracy, więc trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Więc trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Magda nie wierzę w to. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro.
Więc do zobaczenia jutro.